Poezja Polska od nowa. Zuzanna Ginczanka, Anna Kamieńska i Anna Świerszczyńska. Zuzanna Ginczanka, Anna Kamieńska i Anna Świerszczyńska. Mistrzynie polskiej poezji zostały przypomniane oraz na nowo odczytane przez twórców współczesnych w antologiach. 44. Poezja Polska od nowa. W tomie W niebowstąpienie ziemi powraca poezja Zuzanny Ginczanki, gwiazdy warszawskiej cyganerii. W jej utworach bezkompromisowość przenika się z sensualizmem, a witalizm łączy się z egzystencjalnym niepokojem. Autorem wyboru jest Tadeusz Dąbrowski. Książka Rzeczy Małe z wierszami Anny Kamieńskiej została opracowana przez Bogusława Kierca. Trzon wyboru stanowi poezja głęboko religijna, jednak czytelnik nie znajdzie tu przesady czy dewocji, lecz obserwowanie gorzkiej mądrości rzeczy. Jedną z ciągle reinterpretowanych autorek jest Anna Świerszczyńska. Jej wierszom przyjrzał się Konrad Góra, układając tom Kona Ostatni Człowiek. Odnaleźć tu można świat katastrofy i śmierci, zapisy o powstaniu warszawskim oraz wiersze pełne erotyki i cielesności. Spotkanie poprowadzi Andrzej Zawada. I pytam pana Konrada, jaki jest jego pogląd, jaki jest pana pogląd na w ogóle dyskusję, na sens takiej dyskusji, a może nawet nie o to pana zapytam. No bo ja wiem, że takiego sensu w zasadzie nie ma, więc... Jeszcze jedno, pan, nie, i opowiem chciałem... panu anegdotę o panu. No dobrze, jeżeli pan musi. Mogę, ale... Proszę, proszę, oczywiście. Ja pojechałem kiedyś na spotkanie autorskie do Bratysławy. Aha. I jak wiadomo, Czesi i Słowacy mają dobry humor na myśl o tym polskim sformułowaniu pan, o wywoływaniu się panem. I po moim spotkaniu autorskim był koncert zespołu Nebo Daj. Ja się tak ten koncert zasłuchałem, że się oparłem o ścianę, na której wyświetlane bimą była partytura tego koncertu, o czym nie wiedziałem. No i wokalista zespołu przerwał w pewnym momencie koncert i powiedział, siląc się na jak najbardziej polski akcent: ja przepraszam pana poetę, ale pan poeta zasłania panem partyturu. No co odpowiedziałem? Ja przepraszam pana i pański zespół, ale ja panem nie wiedziałem. Ale to jest naprawdę już uboczna anegdota. Ja nie wiem, czy ja tak mogę z anegdoty w anegdotę. Na pewno jest odwzorowanie na scenie decydenckiej literatury ogólnego lekceważenia kobiet w Polsce i pewnie w wielu innych miejscach na Grajdołku, ale no tak, tak. Dyskryminuje się kobiece pisanie, dyskryminuje się jego powagę i robi się to odruchowo, bo to wiem. Na przykład odruchowo się uznaje, że jeśli kobieta pisze o jakichś sprawach dotyczących jej życia, to to jest kobiece. A jak jakiś mężczyzna pisze, że go pies, nie wiem, ugryzł albo ochlapał, to to jest pisanie o psie. No i to jest problem logiczny, bo... Ja tym razem odstąpię koledze Dąbrowskiemu problem empatii, ja się skupię na logice. Ale to właśnie jest coś ciekawego, że być może wiersz jest jakąś przestrzenią, w której istnieje właśnie po to, żeby te granice płci się zacierały. No bo przecież, nie wiem, czytając Świetlickiego mam wrażenie, że on jest bardzo kobiecy. Czasami ja czytając Świerszczyńską mam poczucie, że... A to jest że... jeden z tych takich tropów antyfeministycznych, podobnie jak istnieje semicki trop w popieraniu istnienia państwa Izrael. Istnieje taki antyfeministyczny trop na przykład akceptowania tego, co pisała Świerszczyńska, bo to wychodziło ponad kobiecość. I to przecież podejmują niektóre feministki polskie, podejmowały niektóre poetki polskie, że to nie o to też do końca chodzi. Zdążyłem. Czyli kurde, nie chodzi o to, że komuś się udało wyjść poza jego rolę, tylko o to, że pewnym ludziom odruchowo, pewnych ludzi odruchowo traktujemy jako przedstawicieli ich roli. I Marcinowi się to nie zdarza.
My go lubimy, bo on nam tak fajnie pisze o papierosach, że ich palić nie musimy. A jakby jakaś kobieta tak pisała, to niech nie pali, no to jej sprawa, nie? Jak jej doskwiera nadmiar papierosów. Jest tak, że mianując kogoś mniejszością, na przykład wbrew logice, o której już wspomniałem, uznajemy, że on reprezentuje mniejszość. A kobiety są większością akurat. Dziękuję. To jeśli pan pozwoli, to ja troszeczkę wejdę na pana poletko i zabiorę głos w tej dyskusji przy pomocy wiersza Anny Świerszczyńskiej, który pan wybrał i umieścił w tym wyborze. Kochanków dzieli miłość. Jesteś zazdrosny o rozkosz, którą mi dajesz, bo zdradzam cię z rozkoszą. Dajesz mi ją jak nitkę źródła, a we mnie wybucha w rzekę. Ona mnie unosi tam, gdzie ciebie już nie ma, ku rajom, których nigdy nie doznasz i nie zrozumiesz. W innych językach śpiewamy nasze pieśni miłosne, cudzoziemcy, wrogowie. Twoje ciało to tylko narzędzie rozkoszy mojego ciała, co jest o tyle bardziej szlachetne. Nie zatonę w tobie, chcę, żebyś zatonął we mnie. Mój śmiejący egoizm to broń i ozdoba na gości to pas ratunkowy. Dwa bijące serca dzieli skóra, kochanków dzieli miłość. Piękny śpiew nocy, śpiew walki. Panie Bogusławie. Najchętniej bym powiedział, że to dzielenie nie ma sensu. Dla mnie nie ma żadnego sensu. Jedyny, jaki ma, to jest to, co Przyboś nazywał sensem poetyckim. I że wiedząc dla siebie o tym, że mężczyzna to nie jest nie kobieta, a kobieta to nie jest nie mężczyzna, tylko ten człowiek, taki i taki, czytam poezję bez zastanawiania się nad płcią autorki czy autora. A jeżeli już się nad tym zastanawiam, to wtedy, kiedy jest przedmiotem tego, co mi mówi, czy chce mi powiedzieć. Tu jest coś takiego, co nie przypuszczałem, że akurat wejdzie w ten typ dyskusji. Wiersz Dziękuję. Dziękuję niebu, że nauczono mnie wiązać snopki, łuskać groch, obierać ziemniaki. Dziękuję ziemi, że dano mi prać pieluchy, przewijać dzieci, czytać po łacinie i pisać wiersze. Wszystko jak Bóg przykazał w swoim czasie. Myślę, że gdyby ten wiersz napisał mężczyzna, nie byłoby w tym niczego zdrożnego. A łącząc żartobliwość tego tonu z powagą i z faktem, że od Tadeusza Różewicza zaczynaliśmy, to akurat jest przedziwna sprawa, że Anna Kamieńska zmieniła troszeczkę kształt poematu Nożyk profesora, ponieważ szósta, czyli ostatnia część tego tekstu pierwotnie była zatytułowana Po 50 latach. I nie było w niej bardzo ważnego fragmentu, który mocno wiąże się z tym całym poematem i któremu szósta część zawdzięcza swój tytuł. Ostatni wiek. To jest taki fragment. Ostatni wiek żelazny,
uciekły wstyd, prawda, uczciwość. Na ich miejsce weszły zdrada, podstęp, oszustwo, przemoc i zbrodnicza żądza posiadania. Chytry człowiek ziemię pociął granicami, ziemię, co była dotąd wspólna wszystkim, jak samo światło, słońce, jak powietrze. Zjawiło się na świecie okrutne żelazo i okrutniejsze od żelaza złoto. To jest Owidiusz tłumaczony przez Annę Kamieńską. W ogóle przedziwna sprawa z tym poematem, bo jego czytelnicy pewnie pamiętają, że kończy się wspomnieniem jazdy do Ustronia z Wrocławia przez Kraków, Wadowice. Chciałem zobaczyć miasto rodzinne poety Jawienia. Poruszony zobaczyłem jego góry, chmury, dom rodzinny, szkołę, ubogi kościół. Tak się to splata. Czyli myślę, że jest to kwestia doświadczenia, że płeć jest także ludzkim doświadczeniem, a nie tylko albo, no dobrze, niech to powiem, bo tak myślę, zdecydowanie nie rolą. Panie Tadeuszu, czy pan, zbliżamy się do końca naszego spotkania, czy pan przeczyta jeszcze jeden wiersz Ginczanki? Wiersz otwiera ten wybór i nazywa się Wyjaśnienie na marginesie. Nie powstałam z prochu, nie obrócę się w proch, nie zstąpiłam z nieba i nie wrócę do nieba. Jestem sama niebem, tak jak szklisty strop. Jestem sama ziemią, tak jak rodna gleba. Nie uciekłam znikąd i nie wrócę tam. Oprócz samej siebie nie znam innej dali, w zdętym płucu wiatru i w zwapnieniu skał. Muszę siebie tutaj, rozproszoną, znaleźć. Myślę, że facet też by mógł to napisać. Kiedy czytam wiersze z tych trzech tomów, to mam wrażenie, że tym, co je łączy, jest między innymi taka postawa wychodzenia poza granice i ograniczenia, przekraczanie granic, również granic poetyki. Myślę, że to jest podstawa i że to jest gwarancja wartości tej poezji i jej czytelności również po czasie jej napisania. Dotyczy to zarówno Ginczanki, jak Kamieńskiej, jak Świerszczyńskiej, że te wiersze, bez względu na to, czy napisane w latach 30., czy na początku lat 40., jak w przypadku Ginczanki, napisane w latach 60., 70., 80., jak w przypadku Kamieńskiej, w latach podobnych w twórczości Anny Świerszczyńskiej, że każda z tych poetek inaczej, ale wychodzi poza ograniczenie przede wszystkim języka, formy poetyckiej, wyobraźni poetyckiej. Jak słuchaliśmy tych niewielu wierszy, bo nie możemy słuchać ich więcej, a wszystko by się stało dla nas bardziej jasne i oczywiste, gdybyśmy usłyszeli więcej tekstów, to każda z tych poezji inaczej, ale wychodzi poza schemat, poza stereotyp i jest utkana ze sprzeczności w istocie, ze sprzeczności na poziomie poetyki, bo na przykład w twórczości Świerszczyńskiej mamy niesłychany biologizm jako cel, pokazanie człowieka
na poziomie doświadczenia fizjologicznego, czy sprowadzenie doświadczeń społecznych do doświadczeń fizjologicznych w sytuacjach ekstremalnych, wojny, cierpienia, starości, choroby i miłości. Podobnie jest u Kamińskiej. Te skrajności to jest także śmierć, która jest bardzo obecna w tych wierszach, to jest praca i to jest miłość, ale trochę inaczej niż u Świrczyńskiej, miłość w wymiarze także rodzinnym. Tam jest to bardzo wyeksponowane, takich relacji bliskich, międzypokoleniowych także. No, u Ginczanki z racji tego, że ona zaczęła pisać jako dziewczyna i umarła jako dziewczyna, ta miłość i ten biologizm i ta fascynacja życiem ma taki bardziej entuzjastyczny, można powiedzieć, wyraz, ale jednocześnie tam ta świadomość ostateczności też jest niezwykle, niezwykle mocna, a każda z tych poetek, żeby to wypowiedzieć, właściwie przełamuje schematy, wychodzi poza formę i znajduje własną. Paradoksalnie poetykę. Każda z nich źle się czuje w języku, znaczy chce z nim, ale to jest jakby, no to się odnosi do każdego, myślę, sensownego pisania, że ono jest zawsze, zabrzmi to patetycznie, nie wiem, no rozpychaniem się jakoś w świecie i aktem samopoznania, no zaskakiwania siebie. Czasami słyszałem od różnych znajomych poza Polską, czy ja nie próbowałem pisać w innych językach od razu, po niemiecku czy po angielsku, więc zawsze reagowałem śmiechem, bo mówię, że ja po polsku piszę po to, żeby się tego języka nauczyć, bo go za słabo znam. I ja po to chyba piszę, a co dopiero próbować pisania w innych rejonach i językowych, więc no, mówimy teraz rzecz bardzo ogólną, że każda twórczość wynika z niewygody, no i ze związaną z tej niewygody potrzebą zawłaszczania w jakimś sensie, oswajania albo zawłaszczania świata, no przez rozciąganie i cięcie języka. Jest coś w tym, że dajmy na to z tej rozbuchanej słowiańszczyzny, polszczyzny, z rozbuchanych możliwości języków słowiańskich, których nam zazdroszczą na przykład Niemcy nam zazdroszczą Schulza, naszego człowieka, w poezji zostaną ci, którzy redukowali ten język naszej poezji. Ale bardzo specyficzna jest to redukcja, bo ona służy wyłącznie wzbogacaniu. Z tą redukcją to właśnie ja się sparzyłem na przykładzie Ginczanki, bo wydawało mi się, że no Różewicz redukował. A to ja naprawdę nie wiem, co to znaczy krótki i długi wiersz. Czytałem w życiu masę przeraźliwie długich haiku i masę krótkich, zwięzłych, krystalicznych poematów. Tak. Więc to... Proszę. A propos właśnie tej niewygody w mowie i takiego rozpychania, które... które jednocześnie jest powodowaniem jakiegoś spięcia, które olśniewa. To jest to, co powiedziałem na początku, wciąż się tak no, też borykając z tym, jak to nazwać, ale co powiedziałem o tym przedziwnym wierszyku dla dzieci. I teraz jest taki krótki wiersz Kamieńskiej, który właściwie jest no tak skonstruowany, jak tamten wiersz, którego linijkę cytowałem. To jest wiersz Zaśnij. Zaśnij kropli bursztynowej, luli garsteczko powietrza,
któraś wdzięcznie gaworzyła, któraś mądrze przemawiała, któraś gniewne i samotne, czułe słonej krwi naczynie. Zaśnij w ostrej igle szronu, luli w lodu kolebeczce. Proszę Państwa, mamy do czynienia z poezją poetek z przeszłości, niedalekiej albo nieco dalszej, i mamy do czynienia z poezją absolutnie współczesną, i taki jest zamysł, taki jest cel tej antologii, żebyśmy czytali na nowo i żebyśmy tworzyli kanon współczesnej literatury polskiej, współczesnej literatury, która obejmuje całą tradycję. Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję Panom.